Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, część szósta, rozdział drugi. Ach, te papieroski! Odezwał się wreszcie Porfiry Pietrowicz, zapaliwszy i odsapnąwszy. Szkodzą, naprawdę mi szkodzą, a rzucić palenia nie mogę. Kaszlem w gardle mnie drapi i mam już zadyszkę. Niech pan sobie wyobrazi, strach mnie obleciał. Pojechałem więc kilka dni temu do Pkina. Tego, co to każdego pacjenta minimum przez pół godziny bada. Wręcz roześmiał się, gdy popatrzył na mnie. Osłuchał, obstukał i powiedział: nie powinien pan palić, rozedma się już zaczęła. A czyż ja mogę rzucić palenie? Czymże je wobec tego zastąpię? Całe nieszczęście w tym, że nie piję. Hehe, nieszczęście, że wódki nie biorę do ust. Wszystko jest względne, Rodzionie Romanowiczu, wszystko. Cóż to, czyżby znowu chciał mi wciskać te swoje biurokratyczne dyrdy mały? Pomyślał zdjęty obrzydzeniem Raskolnikow. I przypomniał sobie mimowoli ostatnie z nim spotkanie. Serce jego, podobnie jak wtedy, napełniło się nienawiścią. A ja już przedwczoraj do pana wieczorem zaglądałem. Nie wiedział pan o tym? Mówił dalej Porfiry Pietrowicz, rozglądając się po jego izdebce. Nawet tutaj, do tego pokoju wszedłem. Podobnie jak dzisiaj, przechodziłem tędy, pomyślałem więc sobie, że rewizytą się panu odwzajemnię. Zachodzę, a tu drzwi na oścież otwarte. Rozglądnąłem się, chwilę parę poczekałem. Służącej pańskiej jakoś nigdzie nie zobaczyłem, więc poszedłem. Nie zamyka pan mieszkania? Twarz Raskolnikowa stawała się coraz posępniejsza. Porfiry jakby czytał w jego myślach. Wytłumaczyć się panu przyszedłem, mój ty drogi gołąbeczku, Rodionie Romanowiczu, wytłumaczyć. Jestem to przecież panu winien. Kontynuował z uśmieszkiem i nawet leciutko klepnął Raskolnikowa w kolano, ale niemal równocześnie twarz jego przybrała poważny i zatroskany wyraz, a nawet, ku zdziwieniu Raskolnikowa, jakby się zasmuciła. Nie widział go jeszcze w takim nastroju, zresztą nie podejrzewał go nawet o jakiekolwiek ludzkie uczucia. Dziwna scena rozegrała się między nami ostatnim razem, Rodzinie Romanowiczu. Zresztą i podczas naszego pierwszego spotkania również zachowywaliśmy się dziwnie. Wtedy jeszcze. Teraz już natomiast jedno do drugiego zaczyna pasować. Od co? Wychodzi na to, że bardzo wobec pana zawiniłem. Zdaję sobie z tego sprawę. Pamięta pan przecież, w jakim stanie każdy z nas był, gdy rozstawaliśmy się wtedy. Zdenerwował się pan okropnie i ledwo trzymał się na nogach. Mnie również puściły nerwy i kolana mi się trzęsły. Widzi pan więc, że jakoś wtedy wszystko potoczyło się między nami nie tak, jak powinno było przebiegać. Wręcz wyszło nie po dżentelmeńsku. A przecież, co by nie powiedzieć, jesteśmy dżentelmenami. W każdym razie powinniśmy się zachowywać jak dżentelmeni. Musimy o tym pamiętać. A przecież, niech pan sobie przypomni, do czego wtedy dochodziło. Niemal do scysji. Czy on ma mnie za durnia? Zapytał się w duchu zdumiony Raskolnikow, uniosłszy głowę i patrząc prosto w oczy Porfiremu. Doszedłem do przekonania, że najlepiej będzie, jeśli teraz będziemy ze sobą zupełnie szczerzy, ciągnął Porfiry Pietrowicz, przechyliwszy nieco głowę i spuściwszy oczy, jakby nie chcąc dłużej konfundować spojrzeniem swej niedoszłej ofiary i dając tym samym do zrozumienia, że odcina się od wszelkich swoich dotychczasowych sztuczek i manewrów. Rzucanie podejrzeń i doprowadzenie do takich scen nie powinno mieć więcej miejsca. Gdyby nie Mikołka, to nie wiem, jakby się to między nami skończyło. Ten przeklęty mieszczuch siedział wtedy u mnie za przepierzeniem. Wyobraża pan sobie? Oczywiście, pan przecież o tym wie. Mnie również wiadomo, że on potem zaszedł do pana. Musi pan jednak mi uwierzyć, że pańskie podejrzenia były wtedy płonne. Po nikogo nie posyłałem, ja też żadnych dyspozycji, by pana z kimś skonfrontować, wówczas jeszcze nie wydałem. Może pan zapytać, dlaczego? Jakby to panu powiedzieć, sam jeszcze nie byłem wtedy zupełnie pewien, czy to właściwa droga. Nawet stróżów wezwałem wtedy w zupełnie innej sprawie. Zauważył pan ich zapewne, przechodząc. I wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pewien pomysł, w okamgnieniu, błyskawicznie. Pomysł, który gwarantował absolutne powodzenie, Rodzionie Romanowiczu. Pomyślałem więc sobie, że na jakiś czas z jednym dam sobie spokój, ale za to z drugim się rozprawię. W
każdym razie w końcowym rezultacie na swoje wyjdę. A pan jest taki nerwowy, Rodzionie Romanowiczu, ale taką już ma pan naturę. Może nawet zbyt nerwowy, przy wielu innych zaletach pańskiego charakteru i serca, które to zalety do pewnego stopnia schlebiam sobie, udało mi się już dostrzec. Rzecz jasna, powinienem w takim przypadku pamiętać, że nie zawsze musi tak być, że delikwent od razu wstaje i wyznaje całą prawdę. Choć zdarza się coś takiego, zwłaszcza gdy człowieka doprowadzi się do ostateczności, ale jednakże nieczęsto. Powinienem to wziąć pod uwagę, ale nie, myślałem sobie, koniecznie muszę wycisnąć jakiś szczególik, choćby najmniejszy, choćby tylko jeden, ale taki, którego można by się uchwycić. Chciałem mieć bowiem jakiś konkret, a nie tylko samą tę psychologię. Zdawało mi się, że skoro człowiek jest winien, to oczywiście wreszcie musi się udać coś istotnego z niego wydobyć. W każdym razie spodziewałem się jakiegoś nieoczekiwanego zwrotu w całej sprawie, a jeśli na coś liczyłem, to przede wszystkim na pański charakter, Rodzionie Romanowiczu. Całą swoją nadzieję wtedy w pańskim charakterze pokładałem. Jak pan może to wszystko teraz tu opowiadać? Mruknął wreszcie Raskolnikow, nie bardzo wiedząc właściwie, o co chciałby zapytać. O czym on mówi? Gubił się w domysłach. Czyżby istotnie był przekonany o mojej niewinności? O czym mówię? Przyszedłem do pana, by ze wszystkiego się wytłumaczyć, gdyż uważam to za swój święty obowiązek. Pragnę panu szczegółowo opowiedzieć, jak do tego doszło, przedstawić przebieg wydarzeń, które spowodowały, że się tak wyrażę, owo całe zamieszanie. Wiele się pan przeze mnie wycierpiał, Rodzionie Romanowiczu. Nie jestem bezecnik, rozumiem i ja, co to znaczy dla człowieka udręczonego, lecz dumnego, władczego i porywczego, zwłaszcza porywczego, nieść na swoich barkach taki ciężar. W każdym razie osobiście uważam pana za człowieka niezwykle szlachetnego, z zadatkami wspaniałomyślności, chociaż nie podzielam wszystkich pańskich poglądów, co szczerze i otwarcie z góry tutaj panu wyznaję, albowiem nie chciałbym pana oszukiwać. Poznawszy pana bliżej, odczułem, że zaczynam się do pana przywiązywać. Czyżby moje słowa pana rozśmieszyły? Pańskie prawo. Wiem, że od pierwszej chwili nie darzył mnie pan sympatią i słusznie, bo zaiste nie ma za co mnie lubić. Może pan myśleć o mnie, co mu się żywnie podoba, ale ze swojej strony wszelkimi siłami pragnąłbym zatrzeć złe wrażenie, jakie na panu wywarłem i dowieść, że jestem człowiekiem, który ma serce i sumienie. Mówię to panu szczerze. W tym miejscu Porfiry Piotrowicz zrobił pełną dostojeństwa, znaczącą przerwę. Raskolnikowa ponownie ogarnęło przerażenie. Myśl, że Porfiry ma go za niewinnego, nagle zaczęła napawać go lękiem. Chyba opowiadanie wszystkiego po kolei, od momentu, w którym się to nagle zaczęło, jest niepotrzebne, podjął Porfiry Piotrowicz. Sądzę nawet, że zbyteczne. Zresztą nie wiem, czy potrafiłbym to sensownie zrobić, bo jak to precyzyjnie ująć? Na początku mieliśmy wyłącznie hipotezy. Nad tym, jakie one były, kto je postawił i kiedy, oraz w jaki sposób dotarły one do pana, również, jak sądzę, nie ma co się rozwodzić. Jeśli chodzi o mnie, o wszystkim zdecydował przypadek. Zupełnie przypadkowo, coś tam sobie przypomniałem, ale równie dobrze mogłem sobie nie przypomnieć. Czy był to przypadek? Sądzę, że tego nie należy wykluczyć. I połączyło się to wtedy u mnie razem, owe hipotezy i ów przypadek, w jedną całość. Wyznaję panu otwarcie, bo zobowiązałem się przecież do szczerości. Właśnie wówczas po raz pierwszy pomyślałem o panu. Te jakieś tam adnotacje staruszki na zastawach i różne inne drobnostki. Wszystko to były poszlaki śmiechu warte. Czegoś takiego można było naliczyć setki. Miałem również wówczas okazję zapoznać się z najdrobniejszymi szczegółami incydentu, jaki rozegrał się w komisariacie dzielnicowym. Również przypadkowo, ale nie mimochodem, przy czym zrelacjonował mi to zajście w pełni wiarygodny człowiek, który całą tę scenę, sam nie zdając sobie z tego sprawy, kapitalnie i wnikliwie naświetlił. I tak składało się jedno do drugiego, Rodzionie Romanowiczu, mój gołąbeczku. Jedno do drugiego zaczynało pasować. Czyż więc mogłem nie pójść w tym kierunku? Angielskie przysłowie powiada jednak, że ze 100 królików nie uda się ulepić konia. Podobnie ze 100 poszlak nie zbuduje się jednego dowodu, bo to przecież tylko słowne deliberacje.
A sama pewność śledczego również nie wystarczy, gdyż on też jest tylko człowiekiem. Przypomniałem więc sobie wtedy o pańskim artykuliku, który kiedyś przeczytałem w jakimś tam pisemku. O ile pan pamięta, podczas pierwszej pańskiej wizyty u mnie spieraliśmy się o pewne szczegóły w nim zawarte. Podbijałem panu bębenka, ale tylko po to, by prowokować pana do rozwinięcia swoich tez. Powtarzam, porywczy z pana człowiek, ale i poważnie chory, Rodionie Romanowiczu. Od dawna zdawałem sobie sprawę, że jest pan zuchwały, hardy, stateczny i impulsywny. Może nawet ponad miarę impulsywny. Znam zresztą takich ludzi, a i tematem artykuliku pańskiego też jestem obeznany. Musiał się rodzić w bezsenne noce, w natchnieniu, gdy serce na fali tłumionego entuzjazmu to zamierało, to znowu biło szybciej. Jakże niebezpieczny jest ten hardy, tłumiony entuzjazm naszej młodzieży. Droczyłem się wtedy z panem, teraz jednak wyjawiam panu, że bardzo lubię, to znaczy jestem wielbicielem owych pierwszych młodzieńczych, żarliwych prób pióra. Dym, siwa mgła, ściele się do stóp, w oparach dźwięczy struna. Pański artykuł jest niedorzeczny, zgoła fantastycznie niedorzeczny. Bije z niego jednak taka szczerość, takie niezachwiane przekonanie o własnej wyjątkowości, ale też i rozpaczliwa determinacja. Posępny to artykuł, ale to dobrze. Przeczytałem go i odłożyłem. I gdy tylko go odłożyłem, od razu pomyślałem sobie, z tym człowiekiem nie pójdzie mi tak łatwo. No i jakże mogłem, niech pan powie teraz, przeczytawszy coś takiego w dalszym swoim rozumowaniu, nie łączyć tego, co się później zdarzyło, z panem. Boże, uchowaj. Czyż ja teraz powiedziałem coś zdrożnego? Czyż wysuwam jakieś oskarżenie? Powiedziałem jedynie, że wtedy właśnie pomyślałem sobie o panu. Cóż jednak z tego wynika? Nic. Absolutnie nic. W najwyższym stopniu nic. Nie wypadało nawet zresztą, by mnie, sędziego śledczego, coś takiego zaabsorbowało tak bardzo. Miałem przecież w ręku mikołkę. Dysponowałem również, może się pan zgodzić ze mną lub nie, faktami, a fakty mówiły same za siebie. Ale i on podbudowywał wszystko swoją psychologią. Trzeba więc było się z nim zająć, bo to przecież sprawa życia albo śmierci. Po co teraz mówię panu o tym wszystkim? A po to, by pan wiedział i w swoim umyśle i sercu nie żywił do mnie urazy za moje ówczesne, agresywne postępowanie. Absolutnie nie było ono agresywne, przysięgam panu. A czy pan myśli, że nie przeprowadziłem wtedy u pana przeszukania? Przeprowadziłem. Kiedy pan złożony chorobą w pościeli leżał. Nie była to oficjalna rewizja i nie osobiście byłem u pana. Przeszukano pańską izdebkę natychmiast, idąc jeszcze gorącym śladem. Każdy kąt przecząśnięto, ale sąd. Pomyślałem więc sobie, ten człowiek przyjdzie teraz do mnie, sam przyjdzie i to bardzo prędko. Jeśli jest winien, to na pewno przyjdzie. Inny by nie przyszedł, ale on przyjdzie. A pamięta pan, jak Razumihin zaczął panu zdradzać pewne szczegóły śledztwa? Specjalnie, by pana zdenerwować. Przekazałem mu trochę mylnych informacji, wiedząc, że Razumihin to człowiek, który na pewno się nimi podzieli z panem, gdyż nie potrafi on skryć swego oburzenia. Jeśli chodzi o pana Zamiotowa, to jemu przede wszystkim rzucił się w oczy pański gniew i niebywała wprost zuchwałość, bo któż to widział tak nagle wypalić w traktierni? Ja zabiłem. Nazbyt śmiało, nazbyt zuchwale i jeśli, pomyślałem sobie, jest on winny, to bardzo trudny będzie z niego przeciwnik. Właśnie tak sobie pomyślałem. I zacząłem czekać na pana. Wyczekuję i nie mogę się doczekać, a Zamiotowa to pan wtedy po prostu zniszczył i najgorsze, że cała ta przeklęta psychologia to kij o dwóch końcach. Czekam tak więc na pana, a tu patrzę, Bóg się nade mną zlitował i pan przychodzi. Aż serce mi wtedy raźniej zabiło. Ech, czy musiał pan wtedy do mnie przyjść? I ten śmiech, ten pański śmiech, z którym pan wtedy wszedł, pamięta pan, właśnie dzięki niemu udało mi się przejrzeć pana na wylot i wszystko od tamtej chwili było już dla mnie jasne. A gdybym nie wyczekiwał pana z taką niecierpliwością, to w owym śmiechu nie dostrzegłbym niczego niezwykłego. Oto to znaczy być w odpowiednim nastroju. A Razumihin wtedy, ach, a ten kamień,
ten kamień, pod którym pan ukrył rzeczy, to pamięta pan, gdzie się znajduje? O ile dobrze sobie przypominam, to gdzieś w jakimś warzywniku. Chyba o warzywniku napomykał pan Zamiotowowi. A później, po raz drugi u mnie, coś też pan o warzywniku wspomniał, nieprawdaż? A jak wówczas u mnie rozmowa zeszła na ten pański artykuł, a pan szczegółowo nam wszystko zaczął wyjaśniać, to każde pańskie słowo można było dwojako rozumieć, jakby niosło ono jeszcze jakieś ukryte znaczenie. W taki oto sposób, rodzinie Romanowiczu, w głowie mojej zapanował istny mętlik. Puknąłem się więc w czoło i oprzytomniałem. Nie, powiedziałem sobie, dalej tak nie można. Jeśli się bowiem tylko zechce, to dla wszystkiego, mówiłem sobie dalej w duchu, dla każdego najmniejszego nawet szczegółu, można znaleźć przeciwstawne wytłumaczenie. Być może nawet bardziej przekonujące. Po prostu męczarnia. Nie. Doszedłem do przekonania, że najlepiej jednak jest uchwycić się jakiegoś konkretu. Od co? Usłyszawszy wtedy o tych dzwonkach, cały aż zamarłem, wręcz skóra mi ścierpła. Mam więc wreszcie jakiś konkrecik. Nawet nie myślałem, ile wart. Wystarczyło, że go miałem. Włożyłbym w tamtej chwili 1000 rubli ze swoich pieniędzy, by tylko na własne oczy móc zobaczyć, jak pan wtedy szedł ramię w ramię z tym mieszczuchem owe 100 kroków, nie mając odwagi odezwać się do niego po tym, jak on rzucił panu w twarz słowo morderca. A ciarki to panu po plecach nie przebiegały? A dzwonki te, wytwór chorobliwej wyobraźni, wyłącznie z gorączki się wzięły, co? Więc usłyszawszy teraz to wszystko, nie dziwi się już pan chyba, Rodionie Romanowiczu, że wtedy pozwalałem sobie wobec pana na różne żarty. Zresztą, czy musiał pan przychodzić zawsze chwili, gdy byłem właśnie ku czemuś takiemu usposobiony? Wyglądało, jakby pan sam o coś takiego się napraszał. No miły Bóg, przecież gdyby nie Mikołka, to nie wiem, do czego by między nami doszło. A pamięta pan, jak wtedy wyglądał Mikołka? Dobrze pan sobie ten jego wygląd zapamiętał? Przecież spadł jak grom, jakby grom uderzył z czarnej chmury. Jak ja to przyjąłem? Sam pan na własne oczy mógł się przekonać, że nie dałem się nabrać na te jego rewelacje. Ba! Później, jak już pan wyszedł, nawet bardzo przekonująco odpowiadał na niektóre moje pytania. Tak przekonująco, że aż się dziwiłem, ale i wtedy w żadne jego słowa nie wierzyłem. Widzi pan, co to znaczy mieć pewność? A moja miała twardość diamentu. Nie, myślę sobie. Morgen früh, jakiś tam Mikołka. Dopiero co usłyszałem od razu Michina, że i teraz nie wycofał pan oskarżenia przeciw Mikołajowi, a nawet sam pan przekonywał razu Michina o jego winie. Brakowało mu tchu, więc nie dokończył. Słuchał z niedającym się wyrazić zdenerwowaniem. Przecież ten człowiek, który go rozgryzł, odżegnuje się teraz od swego. Bał się w to uwierzyć, zresztą nie wierzył. W słowach, które wciąż jeszcze dwojako można było rozumieć, szukał, starał się zachłannie wyłowić coś jednoznacznego, czego można by się trwale uchwycić. Pan rozumie Michin, zawołał Porfiry Piotrowicz, wielce zadowolony, że milczący dotąd Raskolnikow wreszcie się odezwał. Pana Razumichina należało w jakiś sposób od sprawy odsunąć. Gdzie dwóch się zmaga, trzeci niech swego nosa nie wtyka. Pan Razumichin może nawet się i nie wtrącał, ale bądź co bądź, to osoba postronna. Wciąż przybiegał do mnie taki blady. Bóg z nim, co ma się tutaj plątać. A jeśli chodzi o Mikołkę, to może chce pan wiedzieć, co to za cudak. Znaczy, co o nim sądzę. Przede wszystkim to jeszcze dzieciak. Niepełnoletni. Można powiedzieć, że nawet rezolutny, ale jakby artystycznej duszy. Naprawdę, niechże się pan nie śmieje, bo takim właśnie go widzę. Uczciwy i bardzo łatwo poddający się wpływom. Chłopak o dobrym sercu, marzyciel. Pośpiewać lubi, zatańczyć. Powiadają też, że gawędziarz przewyborny, bo ludziska z całej okolicy się schodzili, by słuchać, jak bajki opowiadał. Do szkoły jakiś tam chodził, a rozśmieszyć można go było byle czym. Wystarczyło mu tylko palec pokazać, by od razu pokładał się ze śmiechu. Czasem się nie upijał, ale tylko wtedy, kiedy go kto spoił, bo jak to dzieciuch, odmówić jeszcze nie potrafił. Ukradł wtedy, ale nawet nie wiedział, że kradnie. Na ziemi leżało, to podniosłem. Czy to jest kradzież?
Czy panu wiadomo, że on z Raskolników się wywodzi? Może nawet nie tyle z Raskolników, ile z jakichś tam sekciarzy. W jego rodzinie bowiem ktoś kiedyś do biegunów przystał, a on sam przez 2 lata w swojej wsi pod duchową pieczą jakiegoś starca przebywał. Wszystkiego tego od samego Mikołki i tych jego zarajskich kamratów się dowiedziałem. Co więcej, do pustelni się wybierał. Powołanie podobno miał, całymi nocami się modlił i księgi stare prawdziwe czytał. Petersburg uderzył mu do głowy, szczególnie płeć piękna i wódka. Łatwo temu uległ, bo zarówno o starcu, jak i o wszystkim innym natychmiast zapomniał. Wiem też, że pewien artysta tutejszy się nim zainteresował. Zapraszał do siebie, no i wtedy się to wydarzyło. Strach go obleciał i zaraz wieszać się chciał. Uciec zamierzał. Trudno będzie się wykorzenić przekonanie, jakie wśród narodu panuje o naszym prawodawstwie. Już samo słowo sąd jest dla niektórych czymś przerażającym. Któż temu jest jednak winien? Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym nowe sądy. Och, dałby Bóg, może się coś zmieni. Najwyraźniej dopiero teraz, w więzieniu, znowu przypomniał sobie o świątobliwym starcu. Znowu też w jego ręku znalazła się Biblia. Czy pan wie, Rodionie Romanowiczu, co to znaczy dla niektórych z nich przyjąć cierpienie? Nie chodzi o to, by za kogoś cierpieć, lecz o to, że w ogóle ma się cierpieć. Przyjąć cierpienie oznacza więc, że samemu sobie się je zgotuje. Ideałem zaś będzie, jeśli szczególniej przyjmie się je od mającego władzę. Pamiętam, jak swego czasu pewien potulny jak baranek aresztant, który przez cały rok w więzieniu nic tylko Biblię na zapiecku czytał, chyba nauczył się jej na pamięć i ni z tego, ni z owego, wyrwawszy cegłę, rzucił nią w naczelnika, który zawsze obchodził się z nim jak najlepiej. Jak jednak rzucił, umyślnie tak nią cisnął, by przeleciała o dobry arszyn obok tamtego. Żadnej krzywdy nie chciał mu bowiem zrobić. A wiadomo przecież, jaki koniec czeka aresztanta, który podnosi rękę na naczelnika. Oznacza to, przyjął cierpienie. Podejrzewam więc, że teraz Mikołka również chce przyjąć cierpienie albo ponieść ofiarę w tym rodzaju. Wiem, że tak jest. Fakt o tym świadczą. On tylko jeszcze nie wie, że ja wiem. Czyżby nie dopuszczał pan myśli, że z takiego narodu mogą wywodzić się wspaniali ludzie? Musi pan wiedzieć, że bardzo wielu. Znowu więc przypomniał on sobie o starcu, zwłaszcza po próbie samobójczej. Zresztą sam wszystko mi opowie. Przyjdzie i opowie. Pan sądzi, że będzie upierać się przy swoim? Zobaczy pan, że wnet przestanie. Z godziny na godzinę czekam, by przyszedł i odwołał swoje zeznania. Polubiłem tego Mikołkę i przejrzałem na wskroś. A panu wolno sobie myśleć, co tylko pan chce. Na niektóre moje pytania to nawet całkiem roztropnie odpowiadał. Najwyraźniej dowiedział się skądś, co trzeba. Chytrze rezonował, ale przy innych gubił się całkowicie, jakby nie wiedział, o co się go pyta, nie zdając sobie nawet sprawy ze swej niewiedzy. Nie, drogi mój Rodzinie Romanowiczu, to nie Mikołka. To sprawa fantastyczna, ponura historia współczesna. Przypadek typowy dla naszych czasów, gdy sercem ludzkim owładnęło odrętwienie, gdy w obieg puszczono frazes, że tylko rozlew krwi jest w stanie odświeżyć człowieka i nim wstrząsnąć. Wtedy, gdy cel całego życia widzi się wyłącznie w komforcie. Powiało tu książkową mrzonką, teoriami zrodzonymi w niecierpliwym sercu. Widać tu stanowczość w zrobieniu pierwszego kroku, ale to determinacja szczególnego rodzaju. Podejmuje decyzję, jakby rzucał się ze szczytu góry czy dzwonnicy, a dokonać przestępstwa idzie na trzęsących się nogach. Drzwi za sobą zapomniał zamknąć, a zabił. Zabił 2 osoby, by zadość uczynić teorii. Zabił, a obrabować nie potrafił. A to, co mu wpadło w ręce pod kamieniem, nie oglądając, ukrył. Jakby mało mu jeszcze było owej udręki, jaką przeżył stojąc za drzwiami, gdy się do nich dobijano i za dzwonek szarpano, później wraca do pustego już mieszkania, trawiony gorączką, by dźwięki dzwonka sobie przypomnieć, by dreszcz strachu jeszcze raz przeżyć. Ostatecznie. Można to wytłumaczyć chorobą, ale jest jeszcze coś. Zabił, ale za uczciwego człowieka się ma. Innymi ludźmi gardzi, jeszcze niczym jakiś angielski dobroczyńca się nosi. Nie, mój gołąbeczku, Rodzinie Romanowiczu, przecież to nie mógł być Mikołka. To nie Mikołka. Po tym wszystkim, co zostało uprzednio powiedziane, a wyglądało to na odstąpienie od podejrzeń, ostatnie słowa spadły aż nazbyt nieoczekiwanie. Raskolnikow zadrżał, jakby kto przeszył go ostrzem na wylot. A zatem, kto zabił? Nie mogąc się powstrzymać, zapytał zdławionym głosem.
Porfiry Piotrowicz tak się zdumiał tym niespodziewanym pytaniem, że aż raptownie przywarł do oparcia krzesła, na którym siedział. Jak to, kto zabił? Powtórzył, jakby nie dowierzając własnym uszom. Pan przecież zabił, rodzenie Romanowiczu. Pan zabił, dodał prawie szeptem, ale tonem wykluczającym jakąkolwiek wątpliwość. Raskolnikow zerwał się z kanapy, postał kilka sekund i znowu usiadł, nie mówiąc słowa. Ledwo dostrzegalny, konwulsyjny skurcz przebiegł po jego twarzy. Mordeczka znowu, podobnie jak wtedy, zaczyna drgać, mruknął Porfiry Piotrowicz, jakby nawet współczując. Pan, jak się wydaje, rodzinie Romanowiczu, nie tak, jak trzeba mnie zrozumiał. I po chwili milczenia dodał. Stąd pańskie zdziwienie, właśnie dlatego przyszedłem, by wszystko powiedzieć i sprawę zamknąć. To nie ja zabiłem. Wyszeptał Raskolnikow dokładnie z taką miną, jaką robi wystraszone dziecko przyłapane na gorącym uczynku. Ależ to pan zabił, rodzinie Romanowiczu. Pan zabił, nikt inny. Karcąco i pewny swego, rzekł Porfiry. Zamilkli na dłuższy czas, na dobre 10 minut, zaległo milczenie. Raskolnikow oparłszy łokcie na stole, mierzwił palcami czuprynę. Porfiry Piotrowicz siedział i cierpliwie czekał. Nagle Raskolnikow z pogardą popatrzył na Porfirego. Pan znowu swoje, wciąż te same sztuczki. Czy rzeczywiście jeszcze nie sprzykrzyły się panu? Niechże się pan zastanowi, teraz nie muszę się już uciekać do żadnych forteli. Co innego, gdyby nasza rozmowa odbywała się przy świadkach, ale jesteśmy tutaj sami i tak tylko sobie po cichu rozmawiamy. Widzi pan więc, że nie przyszedłem zapolować na pana i złapać jak zająca. Może się pan ze mną zgodzić lub nie, ale w tej chwili nie jest to najważniejsze. Mam przecież absolutną pewność i obojętne jest, co pan powie. Skoro tak, to po co pan przyszedł? Zapytał zirytowany Raskolnikow. Zadam więc panu ponownie pytanie, które już kiedyś mu postawiłem. Jeśli wedle pana jestem winny, to dlaczego mnie pan nie aresztuje? I to przede wszystkim jest właściwe pytanie. Odpowiem panu wyczerpująco. Po pierwsze, tak z miejsca wsadzić pana do aresztu to byłoby nie najlepsze wyjście. Jak to nie najlepsze? Skoro ma pan pewność, to pana obowiązkiem, cóż z tego, że mam pewność? Na razie nie mam jednak żadnych dowodów. Posadzę pana i tym samym zagwarantuję panu spokój. Sam pan o tym wie, skoro tak się o to naprasza. Albo dajmy na to, że skonfrontuję pana z tym mieszczuchem. To pan mu tylko prosto w oczy wypali. Upiłeś się, czy co? A czy nie widział mnie ktoś z tobą? Wziąłem to za pijacki bełkot, bo dobrze wtedy miałeś w czubie. I co ja mogę panu na to powiedzieć? Przecież pańskie słowa brzmią bardziej prawdopodobnie niż rzucone przez niego oskarżenie, choćby tylko dlatego, że bierze się ono z przesłanek psychologicznych, o których wyciąganie trudno posądzić kogoś, kto ma takie ryło jak on, a pan przecież trafiasz w sedno. A ten szelma chleje gorzałem ile wlezie, z czego aż nazbyt dobrze jest znany. Przecież kilka razy już panu mówiłem, szczerze się do tego przyznając, że cała ta psychologia to kij o dwóch końcach. Dopuszcza, znaczy dwie możliwości i jedna z nich zawsze jest korzystna dla pana. A ja na razie dowodów przeciwko panu nie mam. Przekonany jednak jestem, że mimo wszystko pana zamknę, a nawet sam przyszedłem do pana, czego na ogół się nie robi, uprzedzić go lojalnie o tym, jak również wprost panu mówię, też nie powinienem tego czynić, że będzie to dla mnie najgorsze z możliwych rozwiązań. Po drugie, przyszedłem do pana, jest więc jeszcze jakieś po drugie? Raskolnikow wciąż nie mógł przyjść do siebie. Przyszedłem również dlatego, jak już powiedziałem, że obowiązany jestem panu wytłumaczeniem. Nie chcę, by uważał mnie pan za potwora. Tym bardziej, że darzę pana szczerą sympatią. Może pan wierzyć lub nie. W związku z tym jest i po trzecie. Składam tu panu otwarcie pewną propozycję. Niech się pan zgłosi do mnie oficjalnie i wyzna swą winę. Będzie to niepomiernie korzystniejsze dla pana, ale również dla mnie. Po prostu ciężar spadnie mi z serca. Czy mógłbym wyrazić się jaśniej? Raskolnikow na chwilę się zamyślił. Niech pan posłucha, Porfiry Piotrowiczu. Przecież sam pan powiedział, że to czysta psychologia. A teraz z matematyką pan wyleciał. A może pan się myli? Nie, rodzinie Romanowiczu, nie mylę się. Mam jeden taki szczególik. Dawno już natknąłem się na niego. Sam Bóg mi go wskazał. A jakiż to szczególik? Tego nie zdradzę, rodzinie Romanowiczu. W każdym razie, teraz już nawet nie mam prawa dłużej zwlekać. Wręcz muszę pana aresztować. Niech pan jednak rozważy. Mnie teraz już jest wszystko jedno. A więc innymi słowy, istotne jest to jedynie dla pana. Bóg świadkiem, że tak będzie lepiej, rodzinie Romanowiczu. Raskolnikow gniewnie się uśmiechnął. Przecież to nie tylko śmieszne, ale wręcz aroganckie. Załóżmy nawet, że to zrobiłem, czego wcale tutaj nie potwierdzam.
Z jakiej racji mam się stawić u pana i wyznać winę, skoro i tak chce mi pan zapewnić spokój, pakując tam, gdzie trzeba? Ech, Rodionie Romanowiczu, niech pan tak we wszystko, co się panu mówi, nie wierzy. Spokoju to pan tam chyba nie zazna. Przecież to tylko teoria i to moja. A czyż ja jestem dla pana autorytetem? A może i teraz coś jeszcze mam w zanadrzu? Przecież tak od razu wszystkiego kawa na ławę panu nie mogę wyłożyć. Ważna jest rzecz inna. Co panu to da? Bo może pan nie wie, że pociągnie to złagodzenie kary. Pytanie tylko, jak wielkie. Kiedyż jednak pan się do mnie zgłosi? W jakim momencie? Proszę się zastanowić. Przecież zjawi się pan wtedy, gdy ktoś inny wziął już na siebie tę zbrodnię. I czyż sprawę tym nie zamknął? Przysięgam panu jednak na Boga, że wszystko tam odkręcę i tak załatwię, że pańskie wyznanie winy będzie całkowitym zaskoczeniem. Całą tę psychologię uzna się za nieistotną, całkowicie przestanie się więc ona liczyć. Wszelkie posądzenia świadczące przeciwko panu obrócę w niwecz, tak, że czyn poczytany będzie za coś, co popełnione zostało w swoistym zamroczeniu, bo przecież, prawdę mówiąc, tak było. Człowiek ze mnie uczciwy, Rodionie Romanowiczu, słowa dotrzymam. Raskolnikow milczał, spuściwszy smętnie głowę, długo nad czymś rozmyślał i wreszcie znowu uśmiechnął się, lecz tym razem uśmiech jego był łagodny i melancholijny. Nie chcę, powiedział, nie usiłując się już maskać przed Porfirem. Nie zgadzam się. Nie potrzebuję, by umniejszał pan moją winę. Tego się właśnie obawiałem. Ekstatycznie, jakby mimo woli, krzyknął Porfiry. Właśnie tego, że odrzuci pan wyciągniętą dłoń. Rozgoryczony Raskolnikow patrzył nań z przejęciem. Niech pan nie gardzi życiem, mówił dalej Porfiry. Wszystko przecież jeszcze przed panem. Nie chce pan złagodzenia kary? To nie. W gorącej pan wodzie kąpany. A cóż takiego mam jeszcze niemy przed sobą? Całe życie. Czyżbyś pan był jakimś prorokiem, by wiedzieć, ile panu jeszcze żyć przyjdzie? Kołaczcie, a będzie wam otworzone. A może Bóg właśnie tego i od pana oczekuje? Nie będzie pan przecież chodził wiecznie zakuty w kajdany. Bo złagodzą mi karę, roześmiał się Raskolnikow. Cóż to, wstyd panu, czy też strach pana obleciał? A może po prostu nie wie pan, co mówi, bo taki z pana jeszcze młokos. Kto jak kto, ale właśnie pan nie powinien ani bać się, ani wstydzić wyznania winy. Plwam na to! Z pogardą i wstrętem wyszeptał Raskolnikow, jakby chcąc już uciąć rozmowę. Znowu podniósł się z miejsca, zdawało się, że zamierza wyjść. Usiadł jednak z powrotem, wyraźnie zdesperowany. Łatwo powiedzieć, plwam. Jest pan załamany i sądzi, że prymitywnie staram się pana pocieszyć. A długo pan na tym świecie żyjesz? I czy wiele z niego rozumiesz? Teorię sobie wykoncypował, a teraz wstyd mu się zrobiło, że nie wypaliła i wszystko jakoś tak banalnie wyszło. Wyszło podle, to prawda, co nie znaczy, że z pana jest skończony podlec. Jaki tam zresztą z pana podlec? W każdym razie szybko wyzbył się pan złudzeń, natychmiast bowiem uderzył głową w mur. Za kogo więc pana mam? Sądzę, że zaliczyć trzeba pana do tej kategorii ludzi, którzy choćby im wypruwano wnętrzności, będą stać i z uśmiechem patrzeć na swoich prześladowców, jeśli tylko dla Boga i wiary serce swoje taki otworzy. Otworzy pan swoje, to i żyć będzie. Przede wszystkim od dawna pan już powinien innym powietrzem oddychać. No cóż, cierpienie również jest czymś pożytecznym. Musi pan poznać, co to gorycz. Mikołka ma niewątpliwie rację, samemu skazując się na cierpienie. Wiem, jak trudna jest o łaskę wiary, ale niech pan się nie zdaje, że rozum jest dobry na wszystko. Wystarczy się tylko po prostu dać nieść życiu, ale bez obłudnego filozofowania. I wtedy może pan być spokojny. Na brzeg ono pana doniesie i na własne nogi postawi. Na jaki brzeg? Skąd mam wiedzieć? Wierzę jednak, że przed panem długie jeszcze życie. Wiem też, że moich słów słucha pan niczym mentorskiej oracji i z góry je odrzuca, ale być może kiedyś przypomni pan je sobie i wtedy wykorzysta z pożytkiem dla siebie. Po to zresztą mówię. Dobrze, że tylko tę staruszeczkę pan zabił. Wymyśliłby pan sobie inną teorię, to nie wiadomo, czy nie popełniłby pan czynu 100 milionów razy bardziej niegodziwego. Dziękować tylko Bogu należy, może właśnie ustrzegł pana, bo do czegoś innego został pan przez niego stworzony. Skoro jest pan człowiekiem wielkiego serca, to niechżeż będzie pan mniej pojaźliwy. Czyżby ogrom tego, co pana czeka, sprawiał, że pan chce stchórzyć? W pańskim przypadku tchórzostwo to haniebna klęska. Skoro zrobił pan krok, nie wolno się już panu zatrzymać. Tu chodzi wyłącznie o prawdę. Niechżeż pan uczyni to, o co się prawda dopomina. Wiem, że pan mi nie wierzy, ale życie w Bogu będzie wynagrodzone. I pan się o tym przekona. Teraz panu potrzeba tylko powietrza. Powietrza. Wyłącznie powietrza. Raskolnikow zadrżał. A pan coś za jeden? Zawołał.
prorok jakiś, czy kto? Tylko się marzy z wysokości swojego autorytetu jakieś arcymądre wieszczby tu wygłaszasz. Za kogo się mam? Za zwyczajnego człowieka i nikogo więcej. Człowieka być może wrażliwego i współczującego, co nieco wiedzącego, ale na pewno już zupełnie niezwykłego. Jeśli chodzi o Pana, to kwestia ma się inaczej. Bóg Panu inne życie wytyczył. Kto wie, może wszystko to rozwieje się jak dym i nie ma się czym martwić. Cóż z tego, że stanie się pan człowiekiem drugiej kategorii? Czyż z pańskim usposobieniem brak komfortu mógłby panu to skwierać? I chyba również nie to, że przez dłuższy czas nie będzie się pan z nikim widywał. Sprawa przecież nie zależy od długości czasu, lecz od pana samego. Będzie pan świecić przykładem. To wszyscy pana dostrzegą. Słońce przede wszystkim powinno być słońcem. Dlaczego znowu się pan uśmiecha? Niby dlatego, że taki ze mnie Schiller? Trzymam zakład, że pomyślał pan sobie, że pragnę się panu tu przypodobać. A może nawet chcę. Niech pan, rodzinie Romanowiczu, moim słowom nie wierzy. Zgadzam się z panem. Każdy ma swoją wolę. Nie wolno całkowicie mi wierzyć. Buńczuczny jestem, przyznaję. Dodam tylko, na ile jestem podłym, a na ile honorowym człowiekiem już się pan zdążył zorientować, jak się wydaje. Kiedy zamierza pan mnie aresztować? 1,5 dzionka, a może i 2. Pozwolę panu jeszcze pospacerować na wolności. Niech pan, gołąbeczku, wszystko dokładnie sobie przemyśli i się pomodli. Musi pan jednak wiedzieć, że to, co proponuję, jest dla pana najlepszym wyjściem, jak mi Bóg miły. A co jeśli ucieknę? Z jakimś dziwnym uśmieszkiem zapytał Raskolnikow. Nie, pan nie ucieknie. Uciec może jakiś kmiotek lub nowoczesny siekciarz, jakiś taki sługus cudzej myśli. Ponieważ wystarczy takiemu tylko palcem mignąć, jak temu Miczmanowi dziurce, by na całe życie uwierzył w jakąś głupotę. A pan przecież już swoją teorię zwątpił. A czymże pan więc ucieknie? A zresztą, cóż panu da ucieczka? Ucieczka to kłopoty i niepewność, a panu przede wszystkim potrzebne jest ustatkowanie się w życiu. Odpowiednie powietrze. Czyż ucieczka to panu zagwarantuje? Nawet jeżeli by pan uciekł, to sam pan wróci. Beze mnie się pan nie potrafi obejść. Wsadzę pana do więzienia. Posiedzi pan sobie 1-2 miesiące, a choćby nawet i 3, gdy nagle wspomni pan moje słowa i sam poprosi, by zaprowadzono pana do mnie i do chwili dla samego siebie jak najbardziej nieoczekiwanej. Bo jeszcze godzinę wcześniej ani się panu nie śniło, że będzie chciał przyjść do mnie i wyznać winę. Nawet przekonany jestem, że pan zamyśli sobie, by cierpienie przyjąć. Niech pan mi wierzy, że tak właśnie się to skończy. A to dlatego, rodzinie Romanowiczu, że cierpienie to rzecz wielka. Niech pan patrząc na mnie się nie śmieje. Choć nieco wsadło obrosłem, wiem, co to cierpienie. W cierpieniu jest zawarta idea. Mikołka ma rację. Nie, pan nie ucieknie. Raskolnikow wstał i sięgnął po kaszkiet. Porfiry Piotrowicz również wstał z miejsca. Na przechadzkę się pan wybiera? Zanosi się na ładny wieczór, żeby tylko burzy nie było. Zresztą może i dobrze, aby popadało, to i powietrze trochę by się odświeżyło. Też sięgnął po swój kaszkiet. Niech pan jednak, Porfiry Piotrowiczu, z łaski swojej wybije sobie z głowy. Z naciskiem, wymawiając słowa, odzywał się Raskolnikow, że dzisiaj się do czegokolwiek przyznałem. Cudaczny z pana człowiek, słuchałem więc pana wyłącznie z ciekawości. Do niczego się nie przyznałem. Niech pan sobie to zapamięta. Zapamiętam, widzę jednak, że pan drży. Niech pan będzie spokojny, gołąbeczku. Pańską wolę uszanuję. Niech pan się troszeczkę przewietrzy. Zbyt wielu spacerów bowiem już pan przed sobą nie ma. Na wszelki wypadek zwracam się do pana z maleńką prośbą, dodał zniżając głos. Jest ona nieco drażliwa, ale istotna. Gdyby czasem, to znaczy w razie czego, w to raczej nie wierzę, bo uważam, że to nie leży w pańskim charakterze, w ciągu tych 40 czy też 50 godzin przyszła panu chęć całą sprawę zakończyć jakoś inaczej, w jakiś fantastyczny sposób, może własną rączką pozbawić się życia, przypuszczenie absurdalne, niech więc pan mi to wybaczy, to proszę zostawić krótką, ale treściwą notateczkę. Wystarczą 2 zdania, tylko 2 linijeczki, no i o kamgnieniu też proszę wspomnieć, tak będzie szlachetniej. Do widzenia więc. Dobrych myśli, trafnych rozstrzygnięć. Porfiry wyszedł jakby przygarbiony, starając się nie patrzeć na Raskolnikowa. Raskolnikow podszedł do okna i z irytacją niecierpliwie wyczekiwał tyle, ile według niego potrzeba było tamtemu, by wyjść na ulicę i oddalić się od domu. Następnie pospiesznie wyszedł z izdebki.